Siema widzowie. Siema. Siemka. Jestem u chłopaków. No musiały. No nie musiał, ale... Nie musiał, no właśnie, ale... Muszę te pieca się wysrać. Dobra, idziemy na tą pogoń? No możemy iść. Musimy jechać. Idziemy. Bo ja auto zostawiam tu. Dobra. Ja mam tam zupetku. Poczekaj, idę jeszcze do tego. No dobra. Po miski, bo nie mam. Dobra. Dobrze. Czekajcie sekundę. Dobra. Okej. Okay. Idę widzowie teraz. Kupimy jeszcze 3 miski, bo przywiozłem im zupę, żeby sobie zjedli. Widzicie widzowie, specjalnie kupiłem 3 miski, łyżeczki, żeby zjedli sobie w normalnych warunkach. W normalnych warunkach to raczej nie będą jedli, ale w czystych miskach. Siedzą sobie, trójca. Czekajcie, wezmę tą zupę. Chodźcie. Idziemy czy nie? No niech idzie, no. No chodź na ten. Chcesz coś zjeść? Nie mogę mieć papierosów. A skąd ja mogę mieć papierosy? Robert nie pali. Ja wiem. No. Co? Jeszcze ciekawego. No ten dalej poczy. Co? No uzawiał mi nos to oczy. Chcę zrobić sobie tą operację i chcę iść na ten oddech w końcu. Jaką operację? Na oko, nie? Bo ja na to oko nie widzę w ogóle, nie? Tak? Czemu? No tak się stało i... Nic za nic? Nic. Za mgłą wszystko, nie? Także no... A na drugie widzisz normalnie? Tak. Na jedno widzę, na lewe nie widzę. Nie? Cześć Pawlo. Także no... Dobrze. Jezu, którego to jest. Dzwoniłem tak, byście się podzieli. W głowie. Nie? Robert? Dzwoniłem po pogotowie. Na niego, nie? No. Nie chciał jechać. Nie. Ja... Sam wyjdę z tego. Ja naprawdę chcę na ten drugi iść. Nawet za 2-3 dni, ale chcę jechać. Ty idziesz od Grzegorz. Ja ci już załatwiam, zamknięty. No. I tak dokładnie wyjdzie. Jak się inaczej? A mi załatwisz? No zamknięty, że nie będziesz mógł wyjść. No. A mi załatwisz? No. I pójdziesz na otwarty. A jak tam coś będę miał? Tak. Nie, będą cię głodzić. Tak. No. Tam jedzenia byśmy w tyle. No tak. Nie, bym miał ci. Normalnie jedzenie jest wszystko. Znowu ty. Jaki bajer. Już mu pieniądze daję. Co, znajoma jakaś, bo powiedział? Nie, powiedział sąsiadkę, czy jakoś? No, jakoś tak, no. On tu wszystko zna. Grzegorz teraz ciągnie pieniądze na podbite oko. Tak. Powiedział, daj mi pan mi parę groszy, mam coś tam z okiem. No. Idzie. Idziesz, Motko? Idę. Czekaj, ja będę grać na regmę teraz. No, i co? Ona bez pracy jeszcze nie będzie zjawlała mnie. O, wiesz, to jest ekspedientka. A ile ci da? No, złotówkę. Złotówkę? No, bo nie bez pracy. No, także... Nie. Idziemy teraz do tego mieszkania. A wiepra. Tu jest zupkę. Ty nie miałeś być, Damian, dzisiaj na odwyku? O, no, ciepłego, to jest najważniejsze. Nie przejechał. Nie przejechał. Co? No, ten, Mateusz. W robotę byłem. Robot zawsze. A
Ej, w sobotę mnie nie pójdę. Robek zawsze przyjedzie, pamiętaj. Weźmy go, bo może być w sobotę w szpitalu i na to przyjedzie. To sobotę. Naprawdę. Dalej, tęsknię za Weroniką. To strasznie. Naprawdę wam mówię. Wiem gdzie jest, ale nie mam siły nawet tam jechać. To wiem gdzie jest tą zupę może zjeść, tak? Tak? Wiem gdzie tą zupę tu. W domu chyba. Tu co? Tu jest ławka taka. Tam kupimy. Życzyć zupę na wce. Gregor! Chodź tu na ławkę. Nie? Po stadionu zjemy sobie zupę i ten. Idziemy na dziecka, nie? Chodź lepiej iść na tą ławkę tam, koło cmentarza. Tutaj, tu jest ławka. Ale tam też jest ławka, jest w głębi, a nie przy tak, drodze. Dobra, no, no, to tam nie ma nic. Także, jak chcesz coś zjeść ciepłego, żeby nie było zimne, nie? Bo naprawdę nie ma na tym zagrzać jeszcze na razie. Co tu? Czy tam? Na lewo. Można usiąść nawet na tym murku tam. A ten dekoder mi kupisz? Kurde, nie mam czasu. Nie, nie zapomniałem, ale czasu nie. O! Ciągnie się! A, Strabosz. Ten nasz? Co? Nie, ten tu z mojego wesoła. Tam robisz, co mam? No ja wiem, właśnie idziemy teraz w środę się mamy umówić. Będziemy kłaść kaferki. Tylko w środę już mamy iść do roboty. Tak. No ty to pójdziesz na pewno, Grzesiek. No. Chyba należąco. Kucie, tak. Kaferki, no. Do roboty. Damy radę. Cztery parkowe, a co nie? Nie. Tam jest ławka taka za tym, no. Za tym białym samochodem. Wszystkiego kładę kafę. Nie, to wszystko jest. Tylko stoją tam jest znajom. Tak samo. Ja. Tu miałem komunię. A czemu tu nie przychodzicie? Tylko tam idziecie? Co? A czemu tu nie przychodzicie, tylko tam idziecie? No bo tu jest za mało ludzi, żeby dali jakiś grosz czy coś. To takie właśnie montanie, nie? To sobie zjemy ten wypek i tego, nie? To rozlej tam miski i łyżeczki, mam kupiłem bułki. O. Nie czuję, że robot to robot. Ja wiem. No. Za dupą u niego jest. Ja to się rozleję teraz. O. Łyżką chcę wejść. A gdzie łyżką? Kurwa, to jest... Jak? Kurwa. Raz to podzielamy. No i właśnie. Pierwszy ma. Samą wodę, drugi ma pół na pół, a trzeci ma same... No moje łyżką. Spokojnie. Powoli tam tego, no. Jest ok. No. Tutaj, bo tu. A te bułki weź się do tego, żeby... Ile tych łóżek jest? 3, 4. Później weź do domu i te miski też weź do domu. Trzymaj. Powolutku, bo muszę. Masz? Siądź, bo muszę tutaj. Nie jest, kurwa. Teraz dam Damianowi. Trzymaj. Tu w komisji. Grzesiek, ty wylewasz tą zupę. No, nie powylewam. Już stracisz chyba czucie w rękach. Nie, coś. Nie ma takiej opcji. Bardzo dobra.
No. Bułkę chcesz do tego? Grzesiu, buła? Zjedz sobie, Grzesiu, bułkę, pojedz sobie. Dobre, bo to wiesz. Musisz zjeść. Bułki mamy w domu. Musisz zjeść coś na ciepło, bo... No. Bo musisz. Całe życie konserwę to... Cały czas na konserwach no. Lecie. Trzymaj bułę. Trzymaj. Nie chcę. O, smoli bułka. Bardzo dobra bułka. Można go prawda? Demen to jest to. Na ciepło. Tak. Co dalej, Łukasz, nie, w czapce nie jesz? Nie. Taki nawyk, nie? Nawyk, tak. Jest. Gdzie masz ten, Damian, swoją czapkę? W plecaku. Co, już nie nosisz? Nie, mam. Grązą mu w tej czapce już. Grązą mu się. Pochwał mu teraz jest grązą. Mam, zapomnę. Ale zupa dobra. Zupa dobra. Co? Może na cmentarz pójdę? A? Mówię, może sobie później na cmentarz pójdę. No, to masz kogoś tutaj? No. Ja mam tu babcię. Tu zaraz za kamerą. Ty mam siostrę, babcię i mamę. Tu? Tak, tu. Dobra. Aha. Ciepło. Bo to padnie. Jeszcze zapłem buki? Nie. Będę wam przywoził praktycznie codziennie, bo ja też nie gotuję codziennie. Mhm. No, nie mam czasu, ale jak gotuję, to wiesz, później wyrzucam dużo i no. Zamiast wyrzucić to. Do tej pory to wyrzucałem tyle jedzenia, że... Masakra. Pamiętasz ten chłopski garnek w elektrowni? Pamiętasz ten chłopski garnek w elektrowni? No. O, chłopski garnek, o! O tym ci mówiłem. Kurde. Dobry, co? Chłopski. Bardzo dobry. Chciałbym to zjeść jeszcze. Ale fura, co? Sam się bagażnik otworzył. O. Nacisnął kluczyk. Tak. Czy nie, ona ten bawi. A znasz tą babę, Grzesiu? Co? Znasz tą babę? Chyba nie. Ona sama do siebie gada. Tak, no. Krzyczy, kurwa, aż. Ta. Ona z pogoni jest, to ty ją powinny znać. O. Dzień dobry. Widzisz? Widzicie widzowie? Dzień dobry. Sama do siebie gada. Nie mam jedna. Przerąbane, co ona? No. Ja ją od dawna znam. Kiedyś szła po ulicy. No, na tym. Nunu ci pokazuję. A ja jakieś parę miesięcy mieszkałem tam na pogoni przy tym. Jak jest... Jak ty jesteś, tylko kawałek dalej jest ta administracja taka na dole. To tam nad administracją mieszkałem. To właśnie ją często spotykałem. To darła się normalnie. No, a się gdzie? Przez okno, nie? No, i zbiera te kiepy cały czas. Ale ona ich nie pali, tylko je zbiera. Tylko zbiera. Bo to jest, jak ona to mówi, śmiecisko. No, jak no. No, ja zaraz skończę. Ładnie było. Weźmiemy te miski tam, położysz je tam nad, u siebie. Bo jutro jak przywiozę zupę czy coś, to nie będę znowu kupował misek. Po tym wszystkim to głodny byłem jak chora. Może ci ta zupa trochę pomoże. Na pewno. Jutro ci przywozę dam ten Grzesiek spodnie i bluzę. Musisz się przebrać, że kurwa wygląda. A Grzesiu dobry, co? Wczoraj taki narzędzie, ale się wysikasz poszedł, nie? Zajrzał się w majtki. No. Ja nie. Ale zostałeś się, bracie. No. Wielu
Co ty pierdolisz? No jak przecież kupę masz, kuła, w gaciach? Tak, dupę, a nie kupę. Dupę, a nie kupę. Mi kupił, mówił, że kupę mam w gaciach. Ja. Oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. Bo ja tu ptus jestem. Chodzę obsrany. No niestety Grzesiu już się niedługo czeka, to co to ptusie? No nie. A się toczysz. Nie, już jest dobrze. Powolutku będzie dobrze. Zdrowek będzie dobrze. Nie spoczułeś się znowu. Patrz Grzesiu, co mam przygotowane. A ja miałbym 9 miesięcy, nie poszedłbym na dno. Pa. Bo robił. Co to jest? No co? Scyzoryk, tak? Co? A wiesz po co to jest? Jak po co? To nie wiesz po co to jest. Jak nie wiem? Nie wiesz. A co ty tak? Ze wszystkiego. Po to, żeby ci odciąć członka, jak będziesz pijany. A członka. A czy będę dupczył? Ty dupczył, ty. Trzeba teraz za późno. Jak nie, jak tak? Tak? To teraz ci pokażę, czym ja ci utnę członka. Aaa, ty będę te... Tego się góra chowaj. Tak? Pokazać ci? Czubaczek go ma. No i co? Myślisz, że wystraszy tak no. Ci? I będzie tego chlas? Nie ma. To brzmi bardzo ostrego. A to jest ostre? Dobra, idziemy chłopaki. Co? O, patrz. Kamionka moja. Kurde. Dzięki Damianku. Dziękuję za zupkę. Dziękujemy. Masz ci zupkę. Dziękuję. Rzeczio, bardzo ci dziękuję. Ty, wczoraj dałeś mi te dwie dyszki, nie? W papierku. Jedno mi się potargało, nie? No ale co, no... Skleiło się, bo poratował mnie kolega taśmą. Skleiłem i poszła, nie? Tak? Udało ci się? Tak. Jak mogłeś potargać 20 zł? No, co ty robisz? No nie wiem, coś mi się stało, kurwa. Może do tej piwnicy zejdziemy. Tej twojej zerknąć. No żeby ten, tylko muszę iść po klucze, nie? Poczekamy, ty pójdziesz po kluczach, zerkniemy, może coś tam będzie, bo ja już na jutro mam uszko załatwione, bo muszę po nie jechać, bo chcę przywieźć to hurtem już wszystko. Bo sam mam pustego, to do jutro bym to wszystko poprzywoził. No. To zobaczysz, tam jakieś ciuchy może będą dla niego, a jak nie to... Tam jest ciuch po ojcu, jest ciul, nie? Jak nie to jakiś ten, ma teraz cycy. Ja polecę, że go pod ten... Jak cię spał Grzesiek na podłodze? Dobrze. Tak? A o której wyszłeś? No. Nie, wyszliśmy o 8. No. O 8 wyszli. Lukaszem jestem poznał, bo nie ma problemu. Nie, chrapał już, kurwa nie. No bo. A nie wstawał później już? Nie, już nie. Rano mi zapalniczkę zapieprzył. No pokazać ci filmik, Grzesiu, jak cię wnosili po sodach? No pokaż. Teraz nie mogę, bo nagrywam później. Nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, jakim cudem byś doszedł do domu, gdybym ja tam nie przyszedł. No. No nie doszedł. Nie doszedł, jak on był sparaliżowany. No. Miał nogi jak wata. Jak wata byłeś. Tak jak ja kiedyś. No. Pewnie by stał i od razu do przodu w krzaki izba, bo zaraz by ktoś zadzwonił i na izbę. Ale zadzwoniłem po pogotowie. Pogotowie przyjechało. Gdzie tam, do ciebie? Tak, do Grześka, nie? Nie. On nie, bo on nie chce, on nie odmawia i... Nie chcę. To już zamknięte jest? Tak, już zamknięte. No i co, no? Nie chciał. Nie chciał, bo się dowiedział. A byli? No. I prosili się. A tak. No jak nie? A dajże spokój. Jak mówię, że nie chciałem, to nie chciałem. No bo ty nie chcesz, bo ty chcesz, wolisz umrzeć po prostu tego. Na to wygląda. Nie. Nie tak nie dyskutuj. Dobra, ta szurka. Ej, tak. Nie, ty jesteś lepszy. Miałeś pojechać dzisiaj, czemu nie pojechał? Nie załatwiłem. Ja już myślałem w ogóle, że dzisiaj już przyjadę, to i tak już będziesz martwy po tym wczorajszym, jak cię widziałem. No. Aż dziwne, że wstałeś. Wstał. Dobra, idź. Nie idziemy też. Teraz już... Dawanek!
Ja idę. Damian. Tu na ławkę. No. I także no. Idziemy teraz z Robertem. Później was odwiedzę znowu, zobacz. Dobra. Jakże się wygląda. Czy dla niego teraz bałki to jewki i on jest. No. Znowu kurwa warzywo. Ale dzisiaj kociubie no. Co mu dać? Chleb? Co ci mam dać? Peta. Co ci mam dać? Po co ci mój plecak? Czy ja tam mam dokumenty swoje? Co ty mi tu pierdolisz? Ja tu przyjdę. Nie, ja ci plecaka nie dam. No ty głupiałeś. No, ty, to jest mój plecak. A gdzie ty chcesz iść? F-kę. No przecież poszedł już Damian. Przecież poszedł Damian. A to mi mówił. No, zaraz. No to... No. Kurwa. Pojdziecie, idziecie. No. Damian... No to nie widzisz, że nie ma Damiana? No nie widzę. Weszedł do karpany. To jest papierosa? No daj mi. A kurwa. Ale wiesz, że ja długie kurwa. No to tak. A ten nie jest chujowy. A chujowy, to ja do lufki kurwa sobie wchodzę i... O. Pyk! Recydywa zawsze jest porzędna, nie? A ja nie jestem recydywą. No znaczy już nie, no. Jak nie? No nie, no i kiedy ostatnio siedziałeś? Kurwa. No właśnie, to zaczynasz być piątką. 2016. Tak, 2016. I teraz siedziałem. 15 dni. No i co? No ale co mówię. A ja tyle lat, na kurwa, i jeszcze pół roku, nie? Oczywiście na pół odchodzę. Już nie chcę tam. Naprawdę się nie chcę. Czekaj, poczekamy na Damiana. No idziesz. A ja idę po klucze. Do piwnicy. No ty mieszkasz tam, a nie tam. Nie, idę tu się ojdę. Po co do piwnicy? Tam mam czuchy w ojcu. Przebierzesz się. No. A tak, już dzisiaj. Tak, będziesz się przebierał no. Dzisiaj. Tak, wszystko naraz. Dajcie mi spokój. Ja muszę iść, Łukasz, po ciuchy i dopiero się przebierze na piesiewki. Ja muszę dojść do siebie, nie będę się przebierał. Będziesz się przebierał, bo śmierdzisz. Kurwa, jak to byś się napił, ale przebrać już nie, człowieku. Damian! Nie tak! Jak możecie to pić, przecież tam dorywają tego, rozpuszczoników. Nie, nie Santana. Co? Nie Santana. Co to jest? Kojarzę. Nie mam skąd. Co, boisz się kogoś? No ja się wiem, kogo się boję, bo boję się siostry, nie? Co, może przyjechać? Przecież wyjechała w górę, mówiłeś. O kurwa, ty pizdo. Iż ty. Jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś ty wpisał za pierwszym razem ten kod. Co? Jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś wpisał za pierwszym razem ten kod. Zatrawicę. Jak oni mogą pić tą lewkę? Patrzcie, siedzą. On się nie przebierze, a on chce się napić. Że jest po nim, pójdę po nim, no jak Boga kocham. Ale tak jak niektórzy piszą komentarze, to mają rację w sumie, że jak nie było Łukasza, to dlatego nie chodził taki pijany, bo nie miał dojścia do tej jewki w ogóle. A Łukasz teraz ma, kupuje ją z tobą, dlatego tak jest. Wyzywa na coś.
wchodzi w dom, więc i drogę go miejsce poczuchy. Mogę się gdzieś to odlać? Tu są jakieś ślizgi. Po ojcu. Kurtka po mnie. Są spodnie, a nie kurtka. Baterki. Możesz wziąć jedno, bo on nie ma. No, ja też nie mam, choć. No, wejdzie na jego koszulkę. A ci dziurowa jest cała? Nie. Jest? Dobra, ciekawe. Ja się znajdę coś, kurde. Skóra, proszę. Jakąś koszulkę, spodnie obojętnie. Robocza. Takie coś? To jest też robocze, masz dziurę całą na tym. Są bardziej robocze ciuchy z tego co widzę. Nie, ojciec miał wybrzeć. Czekaj. Baterki są. Dobre. Są wszystko koszule. No. Będzie jedna niego? A on ci założy taką koszulę? No, założy. Musi założyć. Taką spodnie. Jeszcze jedną wolę. Kładli kurde ty wiesz jak. No. Dwa wory kurde. To są same pościele, nie mam spodni. Kurtka fajna. W sumie taką większą garstkę tych pościeli byś mógł wziąć, żeby mu rozłożyć. No to ja coś to pil do pilzy pójdę. Żeby nie spał na tym. No to kurczę. Oni tu rzeczy na mnie bają. Chyba pierwszy bo... Gdzie nie ma? To lepsze to zabrali je. No. No nie ma. W tym głowie koszulę mam. Ale spodnie nie dajdę. Nie wygląda jak na wesele. Ale spodnie zajdę. Badajnik to kurwa założy. Bo jedno wezmę. Teraz później przyjdę później tu, po to. Muszę to wiesz, tak szybko na szybko. No nie robię. No spadnie, no na razie. Spadnie to ja mu przypomnę. A on nawet dzisiaj jeszcze później rozwiązał. Fajna prawka. No. Nie są spodnie, ale miał być jest tyle spodni. Nie wiem, gdzie oni te spodnie podawali. Ja bym chciał, to by poszedł. Choćby pod czerwony krzyż by znalazł. Dokładnie. Zaszedłby czy coś i tam by na pewno znalazł jakieś spodnie.
czekać, się już napili. Siedzi armia. Chodź się mordeczkę bierać. Chłopie, koszula i na wesele, majtki masz. To nie będę się teraz przebierał. Kiedy? Teraz? Tak, teraz tu. Teraz tu. Aby cię porąbało. Teraz. Ja chyba całkiem cię porąbało. W domu się przebiorę, a nie teraz. Znaczy nie będziesz tutaj ściągał majtek? Znaczy spodni? No. Bo spodni nie ma. No to mówię, wezmę to i tam się na spokojnie. Nie ma kurwa żadnej ciuchów, spodni nic. Ale jak ty mi? Dobre majtki. No. Kurwa, takie oryginalne rzeczy, kurwa, wszystko. Ja tam zostawiłem, bo muszę kurwa swoje też czuć. No dobra, ta. Ja tam no, mam, nic no, te mam, ale. Jakby nie było, piję bezalkoholowe. No. Ta. Bezalkoholowe. Bezalkoholowe? No. Dobra. No. Bez przepity, bez niczego. Nie trzeba pić, żeby żyć. Nie, żeby zapomnieć o trudnych sprawach. O to chodzi bezdomnemu. Taka jest prawda. Dobra, no. Ja jeszcze do piwnicy pójdę później. Tam wezmę to, nie? Siedzicie tu, czy idziecie na pod Kaufland? Nie, nie, na Kaufland. Tu już wiem. Nie, na kafran to nie ma wypadku. To idźcie zaraz może do domu, niech on, jak ma zamiar pić, to niech w domu, później go znowu będę musiał wnosić. No. Nie, pewno, że tak. Dobra, Gregor. No. Dasz radę wytrzymać parę sekund? Co? Jak przyjdziemy z zamiarem? A gdzie idziecie? My jeszcze pójdziemy pod Kaufland. A, idzie, po chuj idzie się pod Kaufland. Tu nie możesz kupić papierosów. Kurwa. Ile ci brakuje do papierosów? Damian ci da i ja ci dam. A ty masz? Mam. A co myślisz? Mamy. No i dwie ręki ci dałem. No to dwie no. A ty ile masz? Ja mam dwa złote. Dwa złote. No to jest 12. No to papierosów nie kupię. O matę. Ale to jest ta dyka, co na pójdzie na... No. No. A nie masz drobnych? Damy? No nie mam, no złotówkę no. Mam. No. Kuba mówiłaś, no co złotówkę? To chuj. Będzie miał złotówkę, żeby kupić sobie papier. Żeby mnie co palić moc. Bo noc cholera, tak. Masz dwa złotówkę. O, dziękuję. No. Tu nie było papierosy, tu nie pod kafran. No to idź po papierosy i przyjdź tu. Ja sam nie pójdę. Dobra. Greku, zróbmy to tak. Ty jeszcze do Santany? No. Daj mi to. Niech on tu siedzi z Robertem. No będę. Tak, tak. I nie dyskutuj, no kup te papierosy. Kup to po co powiedział, a nie gadaj, gada. Bez papierosów żyć nie możesz, kurwa, nie? Mogę, chuj. Czy żyje się? A jak? No. Jak ty zamyślisz, obliczasz, chuj ciebie. Nie lepiej zostawić na piwo? Na piwo to jutro będziemy mieli. Tylko musi być pół do siódmej. O! Żeby babka mi dała, wiesz o kogo chodzi. A wiem, no. No. I da. Dobra, poczekajcie tu, ja jeszcze z Robertem podejdę. Ten i daj mi tą dychę. Ty masz 11, nie? Daj mi, kurwa, coś wymyślę. Bycie tu. Ja zaraz będę. No przecież gdzie pójdę spać? Chuj cię, widzę, ty masz na myśli. No. 12, 10 pójdę. Dobra.
tego wam nie zostawię. Znaczy nie, nie, ale nie pijcie bez mnie. No dobra, czekam. Czekaj na mnie. To kupisz się. No kupię, no. A no. Gdzie no? Dobra, ja i tak uciekam, a później będę u was jeszcze. Trzymaj się, się. Będę cię wnosił do góry. Trzymaj się. Dobra. Nie, zaraz. Nie, po... Damian! Absolutnie. Ja mu, jak ci mówię, na sercu ręką. Dobra. No, bo tu są te talerze, żeby kurwa go nie później wnosić. Tak widzowie, jestem jaki jestem. Dobra widzowie, kończymy. W następnym odcinku będziecie wiedzieć, co robiliśmy dalej. Tak. Zostawcie łapkę w górę i suba. Pozdrawiam.